Nekak ja tam nezapytala, čo tam stojíš? Tam s tým som plánala. Viete, to bolo sekundy? Bo ja miałam odpowiedź w głowie. Bo w ogóle moje koleżanki w kościele świątkowym kiedyś tańczyły ładniej. A ja całe życie się w ogóle porównywałam, wiecie. W ogóle ja byłam mała i te flagi zaczęły wchodzić do kościoła i my już byłyśmy takie wystarczająco duże, żeby z nimi tańczyć. To zaczęłyśmy z nimi tańczyć. I wiecie, dzieci na początku się nie porównują, tak? Tak samo jak dziecko nie wie, że to jest tam grube czy chude, się nie porównuje. I się tam tańczyło, jak się chciało i się było szczęśliwym. A potem się zaczęłam porównywać. Patrzyłam jakoś tak z boku, jakieś takie poniżenie weszło. Mówię, one lepiej wyglądają, jak to robią. Ja na pewno w ogóle wyglądam jak klocek po prostu, jak jest różna. Jakby była z drewna. Po prostu nie, nie. I wtedy do mojego życia weszło kłamstwo, bo jakby, wiecie, ja nie wiedziałam, że takie rzeczy można załatwiać jakby z Bogiem, przynieść to, powiedzieć Boże. W ogóle uwierzyłam w jakieś kłamstwo, że ktoś jest lepszy, ładniejszy, skradnie się ruszka, lepiej ma tą flagą. Poza tym też nawet nie wiedziałam, czy tak naprawdę taniec z flagą jest. Ja wtedy uwierzyłam w takie kłamstwo, że ja nie lubię tańczyć z flagami. I te moje koleżanki, to były moje przyjaciółki wtedy w ogóle, widziały to, że ja przestałam tańczyć. I mówią mi, Ania, chodź tańczyć z nami, no chodź, chodź. A ja zawsze mówiłam, nie, to jest jakieś głupie, nie chcę tego robić. Nie chcę, w ogóle nie chcę. No i wiecie, zawsze mnie nosiło, a nigdy nie dałam się ponieść temu. I pamiętam, jak pierwszy raz, jak tutaj przeprowadziłam w ogóle do Warszawy i zobaczyłam, że my też mamy flagi, to miałam takie, flagi? No to jest taka bzdura, przecież czemu mamy flagi? Potem też zupełnie inaczej zaczęłam rozumieć, o co chodzi właśnie z flagami. Zaczęłam sobie tam trochę tańczyć z nimi. Ale dzisiaj po prostu, Agata, dziękuję ci za to pytanie. Czemu tam stoisz? Tam w rogu. No w ogóle dziewczyny, bo to nie wiem, czy facetów też się tyczy, może też, nie wiem, ale wiem, że my dziewczyny w ogóle mamy takie w głowie narąbane, nie? Że nie wiem, jakaś fałdka nam gdzieś wyskoczy albo coś, to tak, lepiej się schowajmy w ogóle, bo mi fałdka wyskoczy i nie uwielbiamy Boga, bo ktoś inny może się rusza lepiej niż ja. No, to jest jaj, nie? Jakby dzisiaj to musiałam złamać w sobie. I bardzo się cieszę, bo to było mega uwalniające i w ogóle nie dajmy sobie robić czegoś takiego. Jesteśmy wszystkie super w ogóle, jesteśmy wszyscy, faceci wy też w ogóle. Nie chcecie tańczyć z flagami, to tańczcie kurde z flagami. I tyle. O, dziękuję.